Cześć wszystkim, witam was w 31 odcinku z Bloons Tower Defense 5, który nagrywam 1 kwietnia. Gdybym tylko zaczął dzień wcześniej, to byłby nagrywany 31 odcinek 31 marca. Niestety zrąbałem, nie założyłem w ogóle tego faktu. I tak sobie zagrałem po prostu tego dnia, ale nie będzie miało to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o przechodzenie kolejnych mapek z Intermediate. Ale dzisiaj zaczniemy od wypróbowania domku pod wieżyczkę wysyłającą kolce na ścieżkę, po której chodzą barony. Nie wiem, w skrócie, jak po polsku powiedzieć, ale spoko. Ta wieżyczka jest całkiem ciekawa właśnie, bo generuje sobie te kolce całe. I generalnie ta wieżyczka może być taka dosyć ciężka, żeby nią zrobić jakąś mapkę, ale wydaje mi się, że nie będzie to niemożliwe. Jeszcze sprawdźmy, jakie tu questy mamy. 100 mob klasów, Sniper Monkeys, to średnio. O, mamy zadanie, żeby kupić Special Agentów, ale akurat za niego dostanę tak shootera, to może później. A nie, czekaj, to jest ta druga wieżyczka, to można to zrobić od razu w sumie. Y20 Special Agents i darmowa wiocha i banana farmy. I $300. Czy to jest wystarczające, żeby zrobić questa? No tak. Chyba nawet trochę przegiąłem, ale spoko. Odebrałem te darmowe wieżyczki i odbieramy te darmowe wieżyczki. Trochę boli, że wiocha i farma są mi odbierane darmowe, ale już trudno. Dobra, jeszcze może tylko wezmę i użyję tego domku, żeby znowu nie było. W ogóle zostało nam jeszcze do kupienia tylko mortar i super małpki. Więc na tym streamie powinniśmy kupić te dwa przedostatnie domki i od kolejnego już zbieramy na super małpki. Oj, to będzie dużo zbierania, bo to ta wieżyczka, że do wymaksowania chyba potrzeba jest 15 tysięcy albo coś na stylu. Dobra, i zaczniemy sobie od Bloom Circles mapki. Na końcu streama może spróbujemy zarąbać się złotego balona, jak starczy czasu. Dawaj, MPP, 1200, fast track, let's go. No i przez to, że mam parę darmowych wieżyczek, no to będzie tak w miarę raczej prosto. Co tu się odpierdzieliło? Czemu ja mam 2474 od spajki? Wód? Jakby się gdzieś tam przechodziły za daleko, no to zawsze mogę po prostu, powiem, nie wiem, użyć agenta, o ile kurde nie zapomnę o tym. W ogóle co, kto wpadł na taką mapę? Co to? To są te w zbożu, okręgi, kosmici, coś w tym stylu? Co to znowu za powiadomienie? A, moja książka już w sprzedaży plus konkurs. 1 kwietnia. No to gościu kurde zrobił. Kosmito mi się kojarzy ostatnio film taki był jak I Show Speed, chyba? Tak się gość nazywa. Zagrał w grę z tym kosmitą zielonym i ona w jednym momencie tak mocno zakrzyczała, że gość musiał zdjąć słuchawki, a najlepsze jest to, że potem je z powrotem założył i słuchał tego dalej. No i właśnie ten kosmita zielony tak głośny był w tej grze, że aż ludzie narzekali, że im uszy krwawiły, albo coś w tym stylu, straszne to trochę. Jednak czasem twórcy przesadzają z tym głośnością. W ogóle nie myślą o konsekwencjach. Smutne trochę to jest. Ale całe szczęście chyba coraz bardziej to ogarniają. A czy kiedyś było to coś takiego w internecie popularne jak screamery? I one działały na takiej zasadzie, że po prostu wchodziłeś w jakiś link i ci wyskakiwała morda krzycząca. No i to nie było zbyt dobre. Po pierwsze dlatego, bo mogło wywołać trochę, no, jakieś ataki serca albo coś w tym stylu. No a po drugie, czy muszę to tłumaczyć? Mogło to zwyczajnie zniszczyć słuch komuś, nie? No niestety ludzie trochę nie myśleli nad tym i tak sobie ich tworzyli i tworzyli. No ale to już te czasy raczej minęły z lekka. Kosztem mniejszych FPS-ów, ale trzeba jednak bezpiecznie podejść, nie? Proc nie wyrabia. Ciekawe, jakie mam teraz zużycie w ogóle procka. A może to karta graficzna mi umiera? Ja cię pierdzielę, jak ta gra spowolniła, nie? A to jest dopiero 78 runda. Ostatni raz gram pod tą wieżyczkę, bez lipy. Niech się to pierdzieli. Dobra, z ciekawości, menadżer zadań. Ty, właściwie to... Ej. Procek tylko 6%?
Grafa 10%. A zaczyna już zacinać. Czyli to silnie gry nie wyrabia, a nie sama gra. Zaczyna tu się jakiś kurna ten kot morsa pojawiać z tymi tak szutrami. Okej. Okay. 84 runda, zaraz trzeba będzie spamować skillami. I ewentualnie tym agentem. Dobra, daj to. I teraz jak najwięcej tych. Oj, 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 o Jezu. Zaraz grę skraszuję. No nie gadaj, że to było aż tak łatwe? Co? Ja myślałem, że one tak na ludzie przejdą, a jednak... Nie, dobra, ta wieżyczka jest potężna. Ale potężnie lagująca również. Dobra, dzięki za tokeny. O, slalom. Slalom, czyli... Mapa zimowa. Akurat spadł śnieg dzisiaj. Dziwna sprawa. Więc to... Nie wiem, jak jestem w kwietniu, kurna, śnieg spadł. Matka zima nam zrobiła prima aprilisowy żart chyba. Niby wiosna, a tu śnieżek ruszy. I to najlepsze, że przez cały dzień. Chyba w nocy już zaczęło padać. I tak do teraz 13 wciąż pada. Porąbane. Slalom to w ogóle straszna rzecz. Raz jeżdżałem niby na nartach sobie. Ale to było na takiej z górku, nie? Takiej małej górki. Nigdy ja tam nie jechałem specjalnie w górę na takie rzeczy. Raczej nie zachęcało mnie to jakoś mocno. I właściwie... To nie żałuję tego za bardzo. Jak zobaczyłem, co ostatnio się odwaliło na tych slalomach zimowych w Polsce, to mnie normalnie zatkało. Nie wiem, czy wy też słyszeliście o tej sytuacji, którzy oglądają ten film, ale było tak, że instruktor kazał no kursantowi, czy komuś tam, co się uczył jeździć na nartach, skręcić tam mocno w lewo, czy tam, no po prostu zejść z trasy, nie? Zjechać. Tak natychmiast, po prostu. No i co się oczywiście stało? Ten, no, uczeń wziął, skręcił, no i się walnęli. Znaczy, no, walnął się ten uczeń z chyba jakąś inną laską, albo coś w stylu. No był wypadek zwyczajnie. No i przez to laska, tam osoba poszkodowana, no... No nie za dobrze z nią w sumie teraz, w tej chwili. Dlaczego tak się stało? Bo oczywiście wpuszczają osoby niekompetentne zupełnie, które w ogóle nie myślą o bezpieczeństwie. To jest straszna straszność. Na każdym zakręcie po jeden snajper. To jest niedobrze. Czy ja nie mogę tego zatrzymać? Mogę. Ja tej ostatniej rundy nie zrobię. No nie, to szlak. O, cześć Zardion. Będę odstawiał magów, ile tylko tam wlezie, nie? Sfenik zawsze spoko. O Jezu, nie to kupiłem. Cholera. Pierwszy raz muszę tak powoli zrobić. Oj. Więcej sniper, więcej magów. O dobra, chyba dadzą radę. Nie wiem, jakoś się tego przestraszyłem. No ta ostatnia, ta przedostatnia runda wydawała się kurna trudniejsza od tej. Dobra, na przyszłość chyba powinienem więcej tych sniperów jednak kłaść. No nie stać, nie stać, ale mogę i tak już kupić, żeby było. Ile mi tam brakuje? 1000. To dosłownie... jedną, znaczy jedną mapkę zrobić jeszcze. Zardon, wybierz pod jaki domek chcesz, żebym zagrał. Pod warunkiem, że to nie jest ani zimowa, ani glutowa. Dobra, kurna, lecimy po zwykłą. Bo akurat zwykłych nie mam żadnych darmowych, to sobie kupuję. Znaczy no. To nie będzie wydatku żadnego większego. Snake River. O, chociaż... A, dobra, ci... Nie wiem, różne się czymś? Nie wiem, to już bez znaczenia, bo i tak już wybrałem. Oho, lipka! One wychodzą z dwóch stron. Oba, i teraz powinny sobie poradzić bez problemu. Nie poradzą sobie bez problemu. Kurde, przychodzi coś. Czemu przychodzą jakieś balony? Potrzebuję więcej małpek. Jednak.
A ja w ogóle dzisiaj jeszcze nie odpalałem supermechów, bo chciałem oglądać Pokémony do supermechów do grania. Akurat tak się złożyło, że teraz mam film do obejrzenia. No a film wolałbym jednak nie oglądać przy graniu. No i tak, a chcę najpierw film, a dopiero potem dalszą część serialu, nie? Kurczę, ojciec mnie kiedyś zapraszał na to, żebym pojechał z nim na właśnie takie, no, jeziorka, znaczy rzeki, że zjeżdża się takim, taką łódką po rzekach i to tak, nie wiem, chodzi o to, że to dynamicznie się dzieje, czy coś w tym stylu, ale szczerze mówiąc trochę się tego bałem i nigdy się na to nie zgodziłem, nie wiem, jakoś to, że nie lubię wody, już gadałem chyba kiedyś z basenami, przy okazji basenów. A, no i to się też przekłada na inne rzeczy, jak widać. A jak to kurczę jest, że mieć kurczę przed czymś lęk? Już potem nigdy się tego nie chce. A jeszcze kurna miałem dzisiaj taką sytuację nieciekawą, że kurier miał przyjechać i oczywiście wziął i go nie było. Oj? Wziął już se kurier i go nie było, no. Nie wiem dlaczego. Porąbało go chyba. Zero telefonu, zero jakichś tych przejazdów. I ja muszę jeszcze na SMS odpisywać, bo paczka nawet nie do mnie. Inaczej zapamiętać. A, no bo widzisz, jak grałeś w Bluesy 5 tak na premierę, kiedy tam wyszły, to na początku samym to była flaszówka. To jeszcze tutaj po boku to menu i to u dołu było w trochę innej stylistyce, takiej bambusowej bardziej. Powiem w ten sposób, nie? No, już ci tam Drexon wytłumaczył dobrze. Mi szczerze mówiąc też tak, z jakiegoś powodu bardziej, znaczy tak, ta wersja przeglądarkowa miała ciekawą grafikę, na pewno. A z drugiej strony ta wersja kupiona, no też ma jakieś parę tam rozmaiceń ciekawych. Najlepiej jakby można było ustawiać sobie jakieś opcje graficzne samemu w grze. Preferencje własne ustawiać. Najciekawiej to by było. Dobra, czy ja tu sobie poradzę w ogóle? Kurna, ta mapka jest zbugowana totalnie, nie? Jakim cudem te mapki tutaj u góry pozmieniało? Przecież ta mapka nawet do nich nie ma zasięgu, a je pozmieniało super mapki, co jest? Czy one mają jakiś połączony zasięg, te dwie? Była taka wersja Bluesów, że nie miałeś w ogóle, no, w kubie, w menu takiej powiedzmy mapki z dróżkami, nie? Tylko wszystkie domki miałeś jeden po drugim w rzędzie jakby, nie? I sobie po prostu przywijałeś ekran do kolejnych rzeczy. Czy chciałeś to, cholera jasna. Czy chciałeś jedną rzecz czy drugą? 84 runda, jak to przejdzie? Muszę skreślać ze skilla chyba. Dobra, i teraz tak. No, cyk, 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 nie? O, idź. Ale się porobiło. No kupię to, kurczę, ale... Ja cię pierniczę, no nie? Dobra, więcej, więcej, więcej wszystkiego. No, tak myślałem. Tak właśnie myślałem. No i co, łącznie dostanę z tego tylko 600 na plus. Ale wydaje mi się, że i tak chyba. Ta, Supermech pod laser. Ta, będę wydawał kurna darmową wieżyczkę. Co, gościu? Nie, 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 nie. Ja darmowy będę oszczędzał na... Na specjalną okazję. Która mam nadzieję, że już się kurna niedługo wydarzy. Dobra, to wydajemy. Jest i super domek pod mortarki. Ostatni, przedostatni już, bo ostatni Supermech. Ile ja do tego potrzebuję? 5 tysięcy, 7,5, 17,5 tysięcy. Ja cię pierniczę, ale ja będę musiał dużo zbierać na to. Dockside. Dobra. Przygotowałem WTD to jak osobna gierka. Czy bardzo osobna? Może troszkę. Dobra, no to teraz tak. Ten raz już mam darmową wyżyczkę, więc fajnie. Tylko najpierw muszę pomyśleć, gdzie ja chcę postawić... O, właśnie. Pod co lepiej mortara? Pod lewo czy prawo? Fajny prima piece bait. O, widziałeś powiadomienie. Widział powiadomienie.
Ta. Kurde, niech to szlak. Bo one sobie nie radzą z tymi wieżyczkami. Bo oczywiście są innego rodzaju, jakiegoś głupiego. Ale siara, gościu u mnie requestuje trzy serie różne, a nawet nie ma dzwonka, o. A tak chciałem pod te mortary pograć, no, a tu się okazuje, że to jest kolejna wieżyczka, która potrzebuje pomocy innych wieżyczek. O, dziękuję za obserwajkę. Teraz zauważyłem. Raf jest chyba jedyną osobą z dzwoną u mnie, o, fajnie. Gdybym jeszcze coś, kurde, wrzucał, co to byś oglądał, nie? To chyba nie ma nic takiego obecnie. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Mówi ci, wypróbuj dzwonka chociaż raz na kimś. To będziesz wiedział. Właśnie, nie wiesz, o co chodzi w dzwonku, no to możesz go walnąć po prostu. Nie zabierze ci to pieniędzy ani z tym stylu. A przetestujesz sobie przy okazji. Zobaczysz, jak działa i tak dalej. Fajnie będzie. Jaka w ogóle resortowa mapa. Z promem i w ogóle. Jak pojechałem kiedyś do Mysiej Wieży, to tam była możliwość tam przepłynięcia taką łódką. Ale to chyba nie pamiętam, czy skorzystałem, chyba trzeba było na to trochę poczekać. Ale chyba koniec końców tego skorzystałem jednak. I no co, no przypłynąłem się, nie? Łódeczką. Na idealnym środku postawiłem. Co? To się nie mieści. No dobra. Ty sobie Drexon byś zagrał w Bloodborne'a w końcu. To jest najlepsze soulsy chyba to są. Cała trylogia może się walić. Bloodborne najlepszy. O Elden Ringu za mało jeszcze wiem, żeby powiedzieć. Ale na pewno też ciekawszy od trylogii oryginalnej. Bo w końcu otwarty świat, nie? No dobra, może poza pierwszą częścią, ale to jeszcze nie znam się na historii trochę. Dobra, 84 runda, zaraz koniec. Ale będzie spawnwalką z killem, ciekawe czy cokolwiek da. Muszę pamiętać, że ma tutaj tego agenta. O, mam go. Okej. Jezus Maria. Czy oni cokolwiek robią tym balonom? Musiałem parę razy z killa skorzystać, gdybym tego nie zrobił, to by chyba przeszli. Czyli słaba wieżyczka. No nie, słaby domek, znowu słaby domek. Albo słaba wieżyczka do ciśnięcia tylko jej. No zawsze tak jest. Ciśniesz kurna, chcesz sobie pocisnąć jedną z zaledwie tylko wieżyczką? I problem. Akurat o łatwości czy trudności to nie grałem, więc tym bardziej ciężko się wypowiedzieć. W Bloodborne dwóch pierwszych bossów, może ewentualnie trzech, bo ciężkich, ale potem już było na luzie. Village Shore. Spróbujmy. Grałeś w DS2. Aha. No to grałeś w jedną chyba z najsłabszych części Soulsów i w ogóle. Podobno jest całkiem słaba. Czy to się uda? Pewnie, że tak. O kurna, on będzie cofał. Zapomniałem, że to jest ta cofająca wieżyczka. No cóż, to w takim razie będzie ciężko. Na szczęście grałeś mniej niż 2 godziny zwrócić. No i bardzo dobrze. Ja tak miałem raz jedną grą, że spędziłem w niej z pół godziny i tak mi się nie podobało, że ją zwróciłem. Dlatego nie powinienem kupować więcej takich shitowych gier. Bo zagram w nie kurna po nie wiadomo jak długim czasie. I potem problem, bo mi się nie podoba, a nie mogę zwrócić, bo już za długo czasu minęło. Naprawdę myślałem, że ten sam Miwax będzie dobry, no. Zresztą nie one cofają, tylko ten frajer. Też zapomniałem o tym. Dobra. A ta gra, o której mówiłem, że zwróciłem kiedyś, to było Knights of Pen and Paper, czy jakoś tak. Wydawało mi się, że gra będzie takim trochę RPG-iem, czy roguelike'iem. A się okazało, że ta gra była takim dosłownym roleplayem, jakimś śmiesznym, dziwnym. I dlatego mi się nie spodobała w ogóle. Z jakiegoś powodu nie ogarniam totalnie jak grać w takie gry. Więc po prostu ją zwróciłem i kupiłem sobie SteamWorld Dig. I to się opłacało już, bo SteamWorld Dig, fajna gra. Ciekawe ile to w ogóle robi okrążeń, zanim wychodzi z tego okręgu. O Jezu, ale one tutaj nie przychodzą, prawda? Jezu, już się bałem, że w ogóle wychodzą z tej mapy przez piasek, nie? Dobrze, całe szczęście nie. To wygląda jakby trochę z automatu te bumerangi leciały. Chyba się próbuje to optymalizować jakoś. Właśnie, jak to jest, że oni potrafią zoptymalizować Spec Factory?
No jedne mapki optymalizują, a inne już kurna im się nie chce. Ciekawe, czy w szóstce trochę mniejszy jest problem z tymi ścinkami. In-game cash. O! Nie wiedziałem, że mogę w sumie sobie kupić za dolarsy kasy w grze. Dobra, 84 runda, 85 zaraz i będzie koniec. Będzie spam, po prostu wielki spam. Dobra. Ła, pierdziele. Chyba lekko przesadziłem, haha, aż przycięło. Dobra, 1200, dzięki za 5 tokenów, nara. I została ostatnia mapka na dzisiaj. Ty, co? Ale my szybko ciśniemy te mapki. Nawet nie minęło półtorej godziny streama jeszcze, a już robimy szóstą. Wow. Dobra, czy mogę coś za te 25 kupić bardzo fajnego? Starting cash. Starting cash to fajna sprawa. Bardzo się przyda. No i co, teraz zbieramy na ability cooldown chyba, albo big boost, albo też 35. Konek kurna przychodzą, to jest halloweenowa mapa, nie? A, podobno te dwie ostatnie nie ma achievementów żadnych. Ciekawostka. O, to nawet się w ogóle księżyc odbija w jezioreczku, w Sawiku. Jacek i plecek mogliby mieć tutaj łatwo, żeby go ukraść czy coś. A? Dobra, elo. A gdzie są wieżyczki? Taką wolną je stawia. Dobra, trzeba postawić drugiego inżyniera, bo sobie nie radzi. No i to się kurna rozumie. Znaczy na początku inżynier ma największy problem, bo musi dostawiać tych wieżyczek na start. W ogóle jednak gra halloweenowa taka fajna była, Costume Quest. Ja ją ukończyłem już dobre kilka lat temu i co święta planuję sobie zagrać w DLC do tej gry, ale za każdym razem zapominam. Może w tym 2022 się w końcu przypomni. Na początku to jeszcze tak było, że nie grałem, bo skąp miałem za słaby, ale od dwóch lat jednak to już się trochę zmieniło. Już skąp nie jest za słaby na DLC. A to jedna z takich ciekawszych gier nawet halloweenowych. Śmieszne, że one wychodzą tak z tych domków, wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. To jest chyba pierwszy raz pierwsza mapka w życiu, w której balony wychodzą poza ekran, żeby zaraz wrócić z powrotem na planszę, nie? Wszystkie inne polegały na tym, że jak balony weszły i wyszły, to już było po nich. A to taka szansa. A ten Ghosting Quest to był taki fajny, bo to była taka niby RPG. Robiło się takie misyjki różne, zbierało się cukierki, walczyło się w takim trybie torowym. Można było mieć różne postacie, które miały różne te kostiumy, które mają różne umiejętności. Można było sobie dobrać strategię. Nie pamiętam, czy był tam system jakiegoś ulepszania czy poziomów, ale to zróżnicowanie było i tak fajne całkiem. Szkoda tylko, że ta gra chyba nigdy polskiego języka nie dostała ani spuszczenia, ale powiedzmy, że nie jest jakoś tak ciężko w zrozumieniu. Za to przejście na 100% było nawet trochę wymagające, bo dosyć ciężko było znaleźć tam jeden z ostatnich kostiumów. On ma chyba jakieś chore wymagania, żeby go w ogóle zobaczyć. Dobra, ostatnia runda. Tyk. Czy to wyjdzie? O, wyjdzie. Kurde, jak to jest, że ta 85 runda jest często łatwiejsza od 84? Dziwna sprawa. O, co tu się stało, zbugowało w tle? Chyba dzięki za ukończoną mapę. Dzięki za kasę. No i co, no to są już advanced. Pokémon Advest. Sporo tych map. Wow, chyba go rozwaliły. Źle to zobaczyłem, ale chyba go rozwaliły, nie? Oj, przesadziłem chyba. Oj, 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 oj. Więcej Feniksów. O, wygrałem. Easy. Aż 4 ta. Gdyby ten medal jeszcze coś dawał, nie? Ile będę miał te kasy? 4700. Nie najgorzej. Kolejny za 50 minut. Dobra, daj mi spokój. Ej, te farmienie tych złotych balonów to nie byłby najgorszy pomysł. O, zabrakło mi jednego tokena, żeby tutaj kupić fajne. No trudno. I tak chciałem zbierać na biblony, to nieważne. No to chyba w tym miejscu skończymy.
od kolejnego odcinka z tam streamów będziemy zrobić mapki Advanced. Plan jest taki, że ich jest tutaj 14, więc zrobimy 7 po stream. Jeżeli nie będą zbyt ciężkie oczywiście, bo jeżeli będą bardzo ciężkie, no to może być ciężko z zrealizowaniem tego planu. No ale to się jeszcze przekonamy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy, moje streamy i na razie.